Cześć wszystkim! Witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy Skody Kamiq. Bardzo często dostaję od Was pytania, jaki mały samochód do miasta, czy jaki crossover mógłbym polecić. Nie zdarzyło mi się chyba, abym w którymkolwiek wpisie, czy mailu, czy jakiejś wiadomości, którą do Was piszę, napisał właśnie to, czyli Skoda Kamiq. Ale to od dzisiaj się zmieni. Dlaczego? Zapraszam na test. I jak zawsze zaczniemy sobie od technikaliów, czyli tego, czym ja jadę i co Skoda Kamiq może mieć pod maską. A za dużo tego nie będzie, ponieważ mamy do wyboru dwa silniki TSI, 1.0 i 1.5, o mocach 95, 110 i 150 koni mechanicznych. Ja do testu otrzymałem dokładnie taką jednostkę, czyli mamy tutaj 1.5, 150 koni. I jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć. Te silniki możemy połączyć z manualną 6-biegową lub automatyczną 7-biegową skrzynią DSG. Jedna gwiazdka, DSG nie zamówicie do najsłabszego 1.0 95 koni. W pozostałych silnikach taka skrzynia jest dostępna. Jak już wiemy, co może napędzać naszą niedużą Skodę, to chciałbym w tym miejscu przejść do elementu, który dla mnie w tym samochodzie jest chyba najistotniejszy, a mianowicie jest to miejsce w środku samochodu. I teraz tak, na pewno wszyscy wiecie, że Skoda od zawsze jest znana z tego, że jej samochody w danym segmencie, do którego teoretycznie należą, to przeważnie są większe od rywali. To jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy i jakby to jest oczywiste. Tyle, że Skodę Kamiq możemy porównywać do takich samochodów jak Renault Captur, Hyundai Kona, którego niedawno testowałem, czy Suzuki Vitara. Nie chcę się dzisiaj skupiać na rywalach z koncernu, takich jak Seat Arona czy Volkswagen T-Cross, bo zrobię to pewnie przy okazji ich testu, ale powiedzmy, że to są te rozmiary, czy ten segment, gdzie mamy właśnie Captura, Vitarę, Peugeota 2008 i tak dalej. Ja większością tych samochodów jakiś czas temu jeździłem, macie testy na kanale, możecie sobie zobaczyć. Wiedziałem, że Kamiq będzie troszkę większy, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Może ten aspekt nie dotyczy do końca bagażnika, bo ten posiada 400 litrów pojemności. To jest wartość OK. Mamy tutaj, co ciekawe, pod podłogą koło, a nie żaden zestaw naprawczy. 400 litrów jest wartością w porządku, ale, że tak powiem, szczęka Wam od tego nie opadnie. No ale zobaczcie na przykład z tyłu. Ja zupełnie nie dotykam kolanami do fotela, mam tak naprawdę przed sobą całą masę miejsca. Podobnie nad głową, 182 cm wzrostu, nie dotykam dachu, a wręcz tego miejsca jest nadal bardzo dużo. Ta przestrzeń z tyłu naprawdę robi ogromne wrażenie i to jest jeden z niewielu w zasadzie crossoverów klasy B, bo chyba do takiej klasy możemy go zaliczyć, przynajmniej teoretycznie, który nadaje się na samochód w zasadzie rodzinny. Przestrzeń to jest naprawdę coś, na co musicie zwrócić uwagę w tym modelu, albo inaczej. Jeśli szukacie samochodu, który będzie jak najbardziej pojemny, a chcecie mniej więcej takie auto, to musicie sprawdzić Kamiqa. Ja jestem już w takiej sytuacji, że nie potrzebuję wozić wózka i tak dalej, więc tego miejsca jakoś ogromnie dużo dla mnie potrzebne nie jest. I z mojego punktu widzenia, to na co ja zawsze zwracam uwagę, to jak się samochód dany prowadzi. Tysiąc razy też mówiłem, crossovery, miejskie crossovery, to nie jest moja ulubiona kategoria aut. Nigdy nie była i raczej już nigdy nie będzie. Czemu? Bo te samochody przeważnie się tak sobie prowadzą. Inaczej jest w przypadku Kamiqa. Pojechałem sobie tym samochodem w trasę, pojechałem z Warszawy do Gdańska i z powrotem, jeździłem po mieście w różnych warunkach pod miastem. To jest jeden z najlepiej prowadzących się modeli w segmencie. I tu uważajcie, bo zdarzało mi się czytać, że Kamiq ma komfortowe zawieszenie. Ja się z tym nie zgodzę. Fakt, mam tutaj 18-calowe koła i na pewno to mocno wpływa na moje odczucie, ale to jest samochód dość sztywny. Zawieszenie jego jest dość sztywne. Mnie to bardzo pasuje, ale wiem, że nie będzie tak w przypadku każdego z Was, także sprawdźcie to koniecznie, albo po prostu nie zamawiajcie 18-tek. Przy czym moim zdaniem to jest bardzo dobry kompromis właśnie między komfortem a prowadzeniem, bo ten samochód z bardzo dużym cudzysłowem oczywiście i jak na tę klasę, ale w zasadzie można powiedzieć, że prowadzi się jak po szynach czy jak po sznurku. Bardzo fajne prowadzenie, to jest coś, z czego ja ten model czy test tego modelu zapamiętam i tu naprawdę ogromny plus. Podobnie silnik. 150 koni to może nie robi jakiegoś wrażenia już dzisiaj, ale to jest bardzo, bardzo dynamiczna jednostka. Na papierze ten samochód do 100 km na godzinę rozpędza się w 8,2 sekundy. Wygląda to super, ale odczucia są jeszcze zdecydowanie lepsze. Mamy tutaj 250 Nm i wierzcie mi, że to jest naprawdę mega dynamiczne auto.
ta moc jak na taki samochód jest wręcz za duża, także nie jeździłem tymi słabszymi wersjami, ale jestem przekonany po teście tej jednostki, że one do normalnej, codziennej jazdy też w zupełności wystarczą. Jak ktoś potrzebuje coś mocniejszego, to ta jednostka powinna spełnić wymagania w 100%. I co jeszcze ciekawe, tak jak powiedziałem, pojechałem w trasę. Jechałem siódemką, to jest droga w większości ekspresowa, to nie jest autostrada. Prędkość mamy przeważnie do 120 km na godzinę, więc tak jechaliśmy, albo nawet trochę wolniej, bo była dosyć duża śnieżyca. I powiedzmy przy tych 110, max do 120, moje spalanie samochodem dość mocno zapakowanym było w granicach 6,5 litra, może nawet mniej, co ja przy takiej jednostce uznaję za bardzo dobry wynik. Jechałem chwilę gdzieś po szybszych drogach, tam gdzie mamy 140, wychodziło mi powiedzmy około litra więcej, ale przy tak dynamicznej jednostce, przy takiej mocy, ja spalanie uznaję za bardzo duży atut tego samochodu. W mieście ciężko mi powiedzieć, bo teraz jest pusto, są ferie, ale ja jeżdżę na spalaniu 6-6,5. Tylko tak jak mówię, jest kompletnie pusto, no akurat tak trafiłem teraz, ale przez cały tydzień był bardzo mały ruch. W każdym razie spalanie, bardzo duży atut tej jednostki. Co mi się w tym samochodzie jeszcze podobało? Android Auto, Apple CarPlay, bezprzewodowe. Bardzo dobrze. W zasadzie raz mi się coś rozłączyło, że nie chciała grać muzyka, ale przez cały tydzień na tym jeździłem i naprawdę było super, także chyba tutaj nastąpił jakiś postęp, bo to potrafiło działać różnie. To, do czego mogę się przyczepić, to tak. Mega plus, że klimatyzacją sterujemy sobie za pomocą pokręteł i kierowca, i pasażer. No ale jeśli chcę już sobie włączyć na przykład większy nawiew, to co muszę zrobić? Nacisnąć menu i dopiero tutaj możemy sobie sterować i w zasadzie mamy sterowanie wszystkim odnośnie klimatyzacji. To mi się nie podoba, ale przynajmniej duży plus za to, że mamy pokrętła. Sam system multimedialny to jest, myślę, coś już bardzo znanego w większości z nas, także tutaj skupiał się nie będę. Jak to w Skodzie, pewnie się potrafi czasem coś zawiesić, ale ogólnie obsługa jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna. Tutaj nie ma się co czepiać. I też dobre audio. Ja mam tutaj wersję Style, bo też o tym nie powiedziałem, czyli najwyższą wersję, ale słuchanie muzyki w tym samochodzie to jest również coś, co bardzo lubię robić, więc muszę ten aspekt pochwalić. Podobnie, to też zawsze mówię, ale będę to podkreślał, bo to mi się bardzo podoba. Dwuramienna kierownica, chyba z jednym z najlepszych systemów, jeśli chodzi o sterowanie na przykład audio, głośnością, przełączaniem stacji, piosenek i tak dalej. Naprawdę czasami potrafią producenci to tak niepotrzebnie skomplikować, nie wiem, głośniej tutaj, przełączanie utworów tutaj, jeszcze jakoś inaczej, zamiast do góry to do dołu i tak dalej. Tu jest po prostu najprościej jak może być, nieprzekombinowane. Ja takie rzeczy chwalę, bo ja lubię samochód obsługiwać w prosty sposób, w intuicyjny sposób i dokładnie tak jest tutaj, a przy okazji to bardzo ładnie wygląda, także super. No i też te klamki, na mnie to robi do tej pory wrażenie już, każda Skoda to ma. Od jakiegoś czasu już się do tego przyzwyczaiłem, ale to naprawdę wygląda fantastycznie. Robi to po prostu dobre wrażenie, w zasadzie na każdym, tym bardziej, że mam też jasną tapicerkę, co ja uwielbiam. I właśnie takie elementy, czy tak jak ta wstawka, ożywiają troszkę wnętrze, które przeważnie w Skodach jest może smutne, może nudne, bo takie opinie oczywiście panują. Materiały są bardzo w porządku, spasowanie super i właśnie takie elementy jak te klamki, robi to robotę. No jeśli też nie znacie, to zegary to jest coś, co zdecydowanie warto polecić, aby mieć taką opcję w samochodzie, bo cała masa konfiguracji, tutaj każdy dopasuje sobie coś według swoich potrzeb czy swojego upodobania. Mi się to bardzo podoba, mamy tutaj wszystkie informacje, jakie są potrzebne, możemy sobie przerzucić mapę. Są również proste, czytelne i super. Nie mam natomiast head-upa, co troszkę szkoda, bo ja head-up bardzo lubię. I właśnie jeszcze jedna rzecz odnośnie aspektu nie mam. Jest na pewno dosyć spora grupa klientów, która od takiego samochodu, który jest po prostu troszeczkę podniesiony, wymaga napędu na 4 koła. No i dla tych wszystkich osób Skoda Kamiq odpadnie, bo takiej wersji po prostu nie ma. I troszkę szkoda, bo są rywale, którzy potrafią to oferować. Nie mamy diesla, nie mamy wersji elektrycznej, nie mamy hybrydy. Także to są aspekty, o których na pewno musicie wiedzieć. Ale ja myślę, że ten silnik 1.5 TSI jest może troszkę dziwny na dzisiejsze czasy, ale przy takim spalaniu i takiej mocy, moim zdaniem, to, że nie ma na przykład hybrydy, to zupełnie nic się nie dzieje, bo jednostka silnikowa jest jedną z największych zalet tego samochodu i tutaj nie ma co płakać. O, właśnie, bo wziąłem sobie specjalnie kawę, żeby pokazać Wam w najprostszy sposób jedną rzecz, która mnie w Skodzie zaskoczyła, bo Skoda jest znana i z rozwiązań Simply Clever, i z rozwiązań takich, które po prostu ułatwiają życie i są jak najbardziej ergonomiczne. A zobaczcie, jak sobie wysuniecie podłokietnik, to po pierwsze już ciężko wyjąć tę pierwszą kawę, ale spróbujcie wsadzić drugą. Nie ma takiej opcji, także
to mnie troszeczkę zaskoczyło. Ja wiem, to jest pierdoła, na to się nie zwraca uwagi podczas zakupu samochodu, no ale jednak jechaliśmy w trasie i na to uwagę zwróciliśmy. I jeszcze jedna rzecz. Ręczny, mechaniczny. Sam w sobie to nie jest żaden problem. Tylko na co to wpływa? Na to, że na przykład przy automatycznej skrzyni nie mamy auto hold. I tak jak teraz, za chwilkę będę sobie pewnie parę razy podjeżdżał w korku. Tutaj auto hold by się bardzo przydał, ja jestem do niego mocno przyzwyczajony. No to tutaj tego niestety nie ma. Podejrzewam, że dość szybko się to zmieni, ale na ten moment ręczny, mechaniczny. No ale dobra, do brzegu. Ile to kosztuje? No i tutaj w zasadzie pierwszy prawdziwy szok, ponieważ ceny Kamiqa startują od poziomu 72 600 zł. To jest wartość jak na dzisiejsze czasy, tak jak powiedziałem, wręcz szokująca. Ale oczywiście mówimy o najsłabszej wersji wyposażeniowej, o najsłabszym silniku. Także ta wersja zbyt wielu amatorów nie znajdzie. Ale już w okolicach 90 000 zł ten samochód, całkiem porządnie skonfigurowany, będziemy w stanie zamówić. I to jest bardzo dobra wiadomość jak na dzisiejsze czasy. Ja to będę zawsze podkreślał. Jeśli spytacie mnie o moją wersję, czyli wersję Style z silnikiem 1.5 150 koni, ona startuje od około 108 000 zł, ale ten model, z którym jadę, bardzo fajnie wyposażony, można użyć słowa spasiony, to już okolice 130 000 zł. To brzmi źle, ale jak na dzisiejsze czasy za bardzo dobrze wyposażony, mocny samochód w odniesieniu do rywali staje się już ceną mocno konkurencyjną. I tak jak zacząłem ten test, że do tej pory ja z Skody Kamiq nie zdarzyło mi się nigdy, żebym polecał, gdy pytaliście mnie o taki samochód, to ja nie będę mówił, że to jest najlepszy samochód w segmencie, bo pewnie nie jest. Każdy z nas szuka w samochodzie czego innego. Ja dziś jestem na takim etapie, że dla mnie dużo ważniejsze jest to, jak się ten samochód prowadzi, jak się w nim czuję, właśnie jak skręca, niż to, czy ma więcej miejsca z tyłu, czy ma większy bagażnik, bo ja już z tego korzystam dużo mniej niż kiedyś. Więc mówiąc o swoich wrażeniach, ja zdecydowanie powiem, tak, dla mnie to jest jeden z najlepszych crossoverów, jakie są dostępne na rynku. I prawdopodobnie kwestią dyskusyjną pozostaje wygląd tego samochodu, bo jednym ten samochód będzie się podobał, drugim nie, ale to jest normalne i dotyczy większości samochodów. Z mojego punktu widzenia podoba mi się na przykład to, bo ja wiele razy mówiłem, że jestem fanem starych Subaru. Tu nie ma oczywiście wlotu na masce, ale to przetłoczenie, które troszeczkę widać z pozycji kierowcy, dla mnie robi robotę. To jest niby nic, ale coś fajnego. Ja na takie rzeczy zwracam uwagę, tak jak mówię, każdy z nas zwraca uwagę na coś innego, ale jeśli dzisiaj napiszecie do mnie, jakiego crossovera w segmencie B mógłbym polecić, to Skoda Kamiq będzie jednym z modeli, od których ja będę zaczynał. Naprawdę świetny samochód. I na koniec ocena. Skoro już się tak nachwaliłem, to spodziewam się, że wielu z Was może się ze mną zdecydowanie nie zgodzić, ale ja, pamiętajcie, że oceniam samochód w segmencie, nie porównuję go do Mercedesa S-klasy. To w segmencie dla mnie Skoda Kamiq zasługuje na ocenę 9. Dużo wiem, ale to jest moje zdanie. Śmiało można się nie zgodzić w komentarzach. I tym akcentem będę się z Wami dzisiaj żegnał. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym słynnym dzwoneczku, aby YouTube poinformował Was, że na Automotovlog wjechał kolejny materiał. Tak jak powiedziałem, czekam na Wasze opinie odnośnie tego modelu. Dajcie znać, co o nim sądzicie, jak on Wam się podoba, a może Wam się nie podoba. A ode mnie na dzisiaj to byłoby już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!